Dzień dobry, witam Was serdecznie, z tej strony Trader21. Niezmiernie miło mi jest wreszcie zakomunikować, że zakończyliśmy pracę, testy i oddajemy w ręce Wasze platformę do handlu metalami szlachetnymi. Jak widzicie, przygotowaliśmy ją pod nazwą Independent Metals i pod tym też adresem znajdziecie ją w sieci. Teraz kilka słów odnośnie platformy. Ja ją utworzyłem ze względu na bardzo duże spready, jakie mamy na rynku polskim. Mowa o różnicach pomiędzy cenie kupna i sprzedaży metali szlachetnych. Czyli jeżeli ktoś chciałby dzisiaj kupić uncję złota i natychmiast ją odsprzeda, zostaje mu tak naprawdę tylko dealer. W związku z czym otrzyma realnie mniej więcej 5-4-5% mniej niż zapłacił. To jest dużo. W przypadku srebra te różnice są już wręcz kolosalne. One zazwyczaj sięgają kilkunastu procent, nierzadko przekraczając 20. I to jest moim zdaniem potężna luka do zagospodarowania. Dealerzy oczywiście tłumaczą się tym, że są tak duże spready na rynku srebra ze względu na VAT. Natomiast to jest jedna wielka bzdura. Rynek po prostu polski, polski rynek metali szlachetnych jest generalnie rynkiem o małej płynności. Gdyby ta płynność była większa, to by i spadły ceny u sprzedawców i przede wszystkim dużo bardziej wzrosłyby ceny skupu. I to jest tak naprawdę zadanie, które stoi przed nami. Wydaje mi się, że uda nam się zmniejszyć znacząco te spready, natomiast jest to niewątpliwie kwestia czasu. Jeżeli chodzi o platformę, to ja na razie absolutnie nie zamierzam na niej zarabiać. Moim zadaniem głównym jest rozpopularyzowanie platformy, doprowadzenie jej, no, powiedzmy, do małej perfekcji, sprawienie, żeby to był najbardziej popularny portal, czy najbardziej popularna platforma tego typu w kraju. W związku z czym zdecydowałem, że przez najbliższe kilka miesięcy absolutnie nie będziemy pobierać żadnej prowizji z tytułu kojarzenia klientów. Natomiast mam do Was małą prośbę. Jak szykowaliśmy platformę, no to w pracach brało udział powiedzmy około 20 osób. Was są tysiące. My ileś rozwiązań przewidzieliśmy, zaprojektowaliśmy, natomiast nie ma fizycznej możliwości, żebyśmy przewidzieli wszystko. Dlatego też, jeżeli macie jakieś pomysły, co powinniśmy zmienić, unowocześnić, być może dodać jakieś funkcjonalności, dzielcie się proszę tymi pomysłami z nami. Jeżeli wystarczająca ilość osób będzie optowała za danym rozwiązaniem, to my tego typu rozwiązania wprowadzimy. Ostatecznie ja platformę przygotowałem dla Was, a nie dla siebie. Także chciałbym, żeby podobnie jak portal Independent Trader zawojowała trochę w kraju. I myślę, że z Waszą pomocą jest to do zrobienia. Teraz kilka słów odnośnie tego, jak działa platforma. Aby wejść na platformę, wpisujecie w przeglądarce independentmetals.pl. No i co znajduje się na platformie? W prawym górnym rogu, może zacznę od drugiej części, mamy poradnik. W poradniku umieściłem mnóstwo informacji odnośnie tego, w jaki sposób możemy odróżnić monety czy sztabki fałszywe od oryginalnych. Na razie póki co na polskim rynku nie ma absolutnie żadnych problemów z fałszywkami. Natomiast myślę, że z czasem, kiedy będziemy mieli dużo wyższe ceny metali szlachetnych, wyższe ceny złota, wyższe ceny srebra, będzie też większa motywacja do pracy nad technikami sprawiającymi, że fałszywki będą coraz lepsze jakościowo. Dlatego też niektóre metody, które w przeszłości sprawdzały się jak klinika Fisza, odejdą w zapomnienie, natomiast dosyć dobrze dają sobie radę różnego rodzaju testy rezonansowe. I to mniej więcej opisałem dosyć szczegółowo w poradniku. W FAQ zamieściliśmy odpowiedzi na kilkanaście pytań, kilkadziesiąt pytań w zasadzie, które nam przyszły do głowy i FAQ będziemy nieustannie rozbudowywać. Poprzez zakładkę kontakt możecie przesyłać nam informacje odnośnie tego, co byście chcieli zmienić w samej platformie, co byście chcieli udoskonalić, bądź jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania do nas, śmiało piszcie. No a teraz przechodzimy do meritum, czyli do giełdy. Jak widzicie, możemy oglądać oferty sprzedaży, oferty kupna, bądź możemy wystawić ofertę. Przejrzyjmy najpierw może, jak wyglądają oferty. Klikamy na ofertę sprzedaży i albo możemy przejrzeć sobie kilkanaście, kilkadziesiąt. W tym momencie, wow, no jest ich trochę, już mamy cztery zakładki, mimo że platforma jest od
niecałych 40 godzin w sieci, no to już bardzo dużo ogłoszeń się pojawiło. Część z nich czeka jeszcze na naszą akceptację. W każdym razie możemy ustawiać sobie ofertę albo domyślnie, albo według ceny, albo ceny za gram, albo według oceny sprzedającego. No powiedzmy, kliknijmy na pierwszą możliwą ofertę. Zobaczmy, co nam wyskoczy. Liść klonowy, moneta srebrna, czystość 4,9, jedna moneta, 2020 rok, stan bardzo dobry. Sprzedający jeszcze nie ma żadnych ocen, dlatego że oceniać możemy się wzajemnie po tym, jak doszło do transakcji. Czyli przykładowo, jeżeli interesuje Was taka oferta, przeglądacie detale, wszystko jest ok, składamy ofertę kupna, a z automatu pojawia się nasz adres mailowy, pod którym się zalogowaliśmy. Jeżeli na przykład chcemy ułatwić sobie od razu pracę, podajemy numer telefonu. I co jest ważne, jeżeli jesteś zainteresowany tym ogłoszeniem, kliknij, złóż ofertę. Od tej chwili sprzedający będzie miał 24 godziny na potwierdzenie, że oferta jest aktualna. Kiedy to zrobi, otrzymasz maila z danymi kontaktowymi drugiej strony. Generalnie zmierzam do tego, że oferta pojawiła się w sieci, zamieszczona przez sprzedającego. Biorę pod uwagę scenariusz, w którym ktoś zamieścił ofertę u nas i być może jeszcze gdzieś indziej. I taką monetę sprzedał szybciej niż zdjął nasze ogłoszenie. Dlatego też, jeżeli kliknijcie złóż ofertę, w tym momencie kupujący natychmiast dostanie informację drogą mailową o tym, że jesteście zainteresowani zakupem. W praktyce teoretycznie po 10 minutach możecie już mieć ze sobą kontakt i umawiać się na zapłatę, na odbiór monety. Natomiast technicznie zdecydowaliśmy się na zostawienie sprzedającemu bądź osobie, która wystawiła ofertę, 24 godziny na potwierdzenie, czy taka oferta jest nadal aktualna. Jeżeli chodzi o inne oferty, możemy przejść trochę dalej. Tutaj mamy ofertę bardziej skomplikowaną. Co tu mamy? 80 sztuk wiedeńskiego filharmonika, pełny opis monety i dodatkowy. Witam, oferuję 4 tuby, każda po 20 sztuk. Na kilku monetach, rantach, lekki nalot, bo każde srebro się utlenia. No tak, każde srebro się utlenia, jeżeli dotkniemy przykładowo palcem. Preferowany odbiór osobisty, możliwa także wysyłka. I to są piekielnie ważne informacje. Cena za 4 tuby, czyli za 80 monet. Poniżej natomiast macie cenę w przeliczeniu na gram i cenę w przeliczeniu na uncję. Dlatego też, że na platformie pojawiają się oferty dotyczące zarówno sztabek, które często podajemy w gramaturę, podajemy w gramach, jak i monety, które podajemy w uncjach. Dlatego też, żebyście mogli filtrować w odpowiedni sposób, zrobiliśmy automatyczne przeliczanie ceny wyrażonej w gramach na uncję. Także możecie sobie bez problemu ustawiać ogłoszenia od ceny najwyższej do najniższej, bądź odwrotnie, bądź po prostu wyszukiwać konkretny typ. Możemy przykładowo ograniczyć się tylko i wyłącznie do złota, tylko i wyłącznie do monet. Wręcz jeżeli wybierzemy monety, to w rodzaju możemy wybrać konkretne monety, które nas interesują. No i zobaczmy, czy przykładowo będą złoty kanadyjskie liście klonowe. Tak, mamy dwie takie oferty. Pierwsza jest w cenie za uncję 8992, druga 8900, czyli są niemalże identyczne. Więc sprawdźmy, gdzie kto mieszka. Tutaj mamy Warszawę, województwo mazowieckie, tu mamy Zgorzelec. Przyjmijmy, że do Warszawy jest nam bliżej. Sprzedający na razie jeszcze nie ma ocen, dlatego że tak jak powiedziałem, portal dopiero co uruchomiliśmy. Klikając złóż ofertę i potwierdzając ją kolejny raz, zaczniemy się kontaktować ze sprzedającym. I analogicznie wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o ofertę kupna. Tutaj także bardzo dużo osób zamieściło ofertę. No generalnie, jeżeli ktoś jest zainteresowany kupnem metali szlachetnych i chciałby to zrobić w cenie niższej niż u dealerów, no to myślę, że to jest bardzo dobra opcja na zamieszczenie ogłoszenia. Teraz kilka słów
odnośnie tego, w jaki sposób możecie zamieścić ogłoszenie. Pierwsza rzecz, to musicie oczywiście utworzyć konto. Natomiast rejestracja, utworzenie konta, zalogowanie się jest tak banalne, że nie będę przez to przechodził. Wydaje mi się, że każdy jest sobie w stanie sobie z tym bez najmniejszych problemów poradzić. W każdym razie, chcemy wystawić ofertę. Niech to będzie oferta sprzedaży. Pierwsza rzecz, do czego Was zachęcam, to jest dodanie zdjęcia. I tutaj zarówno możemy dodawać zdjęcia główne, jak i zdjęcia poboczne. Każdy z nas, a w zasadzie większość z nas jest wzrokowcami. Także moim zdaniem oferty zawierające dobre zdjęcie dużo szybciej znajdą nabywcę niż oferty bez zdjęć. Druga rzecz, wrzucamy jakąś nazwę, powiedzmy liść, albo zrobimy złoty liść klonowy. Liść klonowy. Typ złoto, forma moneta, rodzaj kanadyjski liść klonowy, próba najwyższa, waga 1 uncja. Tutaj macie zarówno wagę do wyboru w uncjach, jak i w gramach. Gramy szczególnie będą przydatne w przypadku sztabek. Ilość 1 sztuka. Producent kanadyjska. Mennica królewska. To jest oczywiście pole nieobowiązkowe. Pole obowiązkowe są zaznaczone gwiazdką, więc jeżeli nie macie pojęcia, kto jest producentem danej monety czy sztabki, nie musicie oczywiście tego zamieszczać. Podobnie jak rok. Nie każdy wie, z którego roku jest dana moneta. Niektóre monety mają tego typu oznaczenia, inne nie mają. No ale przypuśćmy, że był to rok 2018. Stany. Może idealne nie jest, ale przyjmijmy, że to jest bardzo dobre. Nie mam żadnego opakowania. Czy dowód zakupu? Tak, posiadam. Powiedzmy niekoniecznie paragon, ale ksero paragonu, bo jak wiecie, większość paragonów znika po 3 latach. Sposób dostawy. Oczywiście wolałbym odbiór osobisty. Fajnie jest przyjąć po prostu pieniądze za metal, natomiast przyjmijmy, że dopuszczam też wysyłkę. No i wybierzemy jakieś województwo. Załóżmy, niech to będzie Dolnośląskie i Wrocław. Adres e-mailowy został z automatu przypisany do Waszego konta. Jeżeli chcecie, podajcie numer telefonu, na pewno to ułatwi kontakt. Tu w tym momencie od razu chciałem zaznaczyć, że my nie przewychowujemy danych i cyklicznie będziemy je kasować. Czyli myślę, że dane w naszym systemie nie będą siedzieć dłużej niż, nie wiem, tydzień. No, moim celem jest zapewnienie Wam pełnej anonimowości. Więc jakiekolwiek dane tutaj zostają po transakcjach, ja je będę chciał po prostu regularnie wymazywać. Cena odnośnie spot. I to jest część, na której chciałbym, żebyście się skupili. Załóżmy, że zaznaczę nie. Pokażę Wam dwie różnice, w jaki sposób możemy wystawiać. Przyjmijmy, że dzisiejsza cena złota, no to jest powiedzmy 2000 dolarów za uncję. Przyjmijmy, że kurs dolara to są 4 złote. Czyli powiedzmy cena spot, czyli cena jednej uncji złota, to jest równo 8000 złotych. No i powiedzmy w takiej cenie chciałbym sprzedać metal. Jeżeli to wystawię, to będzie jakby cena sztywna. Jakie to ma plusy, jakie minusy? Jeżeli cena złota spadnie w najbliższych dniach, tygodniach, czyli tuż po publikacji oferty, to nie znajdę na pewno na kupca. No bo jeżeli średnia cena złota się będzie utrzymywała powiedzmy na poziomie 7700-7800, to nikt mi za moją monetę nie zapłaci 8000. I jednocześnie w drugą stronę to też działa. Czyli jeżeli cena złota nagle wzrośnie, a ja zapomnę zaktualizować tą cenę, to ktoś po prostu może przyjąć tą ofertę. Dlatego też wprowadziliśmy możliwość automatycznej aktualizacji ceny złota w oparciu o spot, czyli jeżeli wzrośnie cena złota albo wzrośnie cena dolara, czy w drugą stronę, to nasza cena może się zmieniać aktualnie no, co bodajże 15 minut. W każdym razie, cena jednej uncji złota na chwilę obecną, czyli cena złota pomnożona przez kurs dolara, wynosi równo 7621 zł. Przyjmijmy, że chciałbym sprzedać moją monetę w cenie spot plus 2%.
i wpisuję sobie te 2%. Albo, żeby się szybciej sprzedała, wpiszmy 1,5. Jak widzicie, jeżeli zmienię tutaj cenę powyżej spot, automatycznie zmieni się cena aktualna. Jednocześnie mogę przyjąć, że nie chcę sprzedawać mojej monety w cenie niższej niż powiedzmy 7850 zł. Czyli tak długo, jak cena spot powiększona o 1,5% nie osiągnie ceny 7800, tak długo moja oferta będzie widniała jako cena 7850. Ta oferta będzie aktualna, będzie ją widać. Czyli jeżeli wystawię takie ogłoszenie w tym momencie, to cena minimalna, po jakiej ja godzę się sprzedać moją monetę, wyniesie 7850. Ale jeżeli w ciągu kolejnych kilku dni cena złota wzrośnie, bądź wzrośnie kurs dolara i cena spot powiększona o 1,5%, powiedzmy będzie na poziomie 8000 zł, to cena, jaka będzie się wyświetlała przy tym ogłoszeniu, to będzie właśnie 8000 zł. Dzięki temu rozwiązaniu Wasza oferta może się aktualizować dosłownie co 15 minut. I myślę, że jest to bardzo fajne rozwiązanie, które pozwoli Wam na... pozwoli Wam nie sięgać tak często na portal, nie wchodzić, nie aktualizować, dlatego że ta cena po prostu się będzie automatycznie aktualizowała wraz ze zmianą kursu złota, czy srebra, jak i kursem dolara. Jedna bardzo ważna informacja. W dodatkowych informacjach, w oknie dodatkowe informacje, możecie zawrzeć wiele informacji, za wyjątkiem podawania adresu mailowego oraz numeru telefonu. Tak jak powiedziałem, przez najbliższe kilka miesięcy portal będzie całkowicie bezpłatny, natomiast za jakiś czas my będziemy chcieli pobierać jakieś drobne prowizje za kojarzenie dwóch stron transakcji. Dlatego też nie chciałbym Was przyzwyczaić do sytuacji, w której w dodatkowych informacjach umieszczacie numer telefonu oraz adres mailowy. Po prostu nie róbcie tego, bo tego typu oferty nie będą akceptowane. W każdym razie, gdybym w tym momencie kliknął dodaj ofertę, moja oferta w tym momencie pojawi się w panelu admina i po kilkunastu minutach ona zostanie zaakceptowana. W tym momencie jeszcze na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę. Od momentu powstania portalu mamy ogrom roboty z akceptowaniem ofert. W pierwszym momencie będziemy je akceptować ręcznie, dlatego że uruchamiając ten portal, wiem, że nadepnęliśmy na odcisk wielu dealerów. Po prostu obniżamy spready, co nie jest dealerom na rękę. Więc obawiam się sytuacji, w której ktoś może umieszczać tutaj różnego rodzaju oferty nieaktualne, nie odpowiadać na nie, po to, żeby zdyskredytować nas jako portal. Dlatego też w najbliższym czasie będziemy przeglądać każdą ofertę i ją ręcznie aktualizować. Co wiąże się oczywiście z pewną niedogodnością. My mamy ogrom pracy, natomiast Wy, czyli osoby, które wystawiają nową ofertę, musicie się po prostu uzbroić póki co w cierpliwość, bo być może oferta nie pojawi się w sieci po 15 minutach, ani nawet po 2 godzinach. Jeżeli będziemy mieli nagle do zaakceptowania 100-150 ofert, to wymaga chwilę czasu, a nie zawsze tym czasem dysponujemy tu i teraz, a już na pewno nie o godzinie 21 czy 22. Także prośba, macie darmową platformę, ale w pierwszym etapie po prostu uzbrójcie się troszkę w cierpliwość. Jeżeli chodzi o pozostałe elementy, w tym oknie możecie zamieścić oferty kupna, czyli jeżeli jesteście zainteresowani kupnem metalu, możecie zamieścić, złożyć tutaj taką ofertę. W ofertach otrzymanych, jeżeli Wy wystawiacie oferty, znajdują się oferty zaakceptowane przez Was. Analogicznie z tej strony, od strony panelu możecie także przejść do każdej zakładki. Czy to są wystawione przez Was oferty sprzedaży, czy wystawione przez Was oferty kupna, czy oferty, które złożyliście bądź otrzymaliście. Także zachęcam Was do zabawy portalem. Zabawy to jest może złe słowo, ale przejrzyjcie go po prostu sami i zastanówcie się, co Waszym zdaniem powinniśmy poprawić, ulepszyć. Także dzięki wielkie za uwagę, no i oby platforma przyniosła Wam jak najwięcej dobrego. Dzięki wielkie. Trzymajcie się.